Kochani, tutaj Emcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a w dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla was książkę pod tytułem My Secret to Flame, autorstwa Charlotte Seeger. I zanim przejdziemy do recenzji, muszę wam napomknąć, że jak już pewnie zauważyliście, to tutaj literki na okładce pięknie się tak holograficznie mienią, więc ta książka jest naprawdę śliczna, ale żeby już nie przedłużać, to zaczynamy! W tej książce mam przedstawione dwie w jakiś sposób powiązane ze sobą historie, przedstawione z perspektywy dwóch różnych narratorek. Pierwszą z narratorek jest Lily Loves, która jest popularną youtuberką, na jej kanale właśnie wybiło 3 miliony subskrybentów, a drugą z narratorek jest Melissa, która ma 16 lat i bardzo by chciała, żeby jej blog czy tam kanał na YouTube, już nie pamiętam, wyglądał tak samo jak Lily. Melissa zrobi naprawdę wszystko, posunie się bardzo daleko, aby zrobić to samo co jej idolka. Ta książka bardzo mi się spodobała i mam tylko jedno zastrzeżenie odnośnie jej, a mianowicie jest to zastrzeżenie odnośnie bohaterek. Tak jak postać Lily bardzo mi się spodobała, mimo że Lily tam popełniała jakieś błędy, to mimo to bardzo ją polubiłam i byłam w stanie ją zrozumieć, tak postać Melissy bardzo mnie irytowała. Melissa jest osobą bardzo samolubną, ona wykorzystuje wszystkich ludzi wokół siebie, aby wykreować w internecie swoje życie na takie, jakie wiedzie Lily. Ona ich wszystkich wykorzystuje, a potem wystawia do wiatru. I kiedy Melissa się zaprzyjaźniła z pewną dziewczyną imieniem Chloe, która także była tak samo samolubna jak Melissa i właśnie wystawiła Melissę do wiatru, to Melissa była na nią bardzo, bardzo zła i obrażona, a przecież ona sama tak postępuje, więc właśnie Melissa jest osobą, która jest samolubna i co najgorsze nie dostrzega tego. A już rzeczą, która najbardziej właśnie mówi o tej samolubności Melissy, jest to, że kiedy Melissa, uwaga, spoiler alert, jeśli nie czytałaś tej książki, to przewiń, ponieważ tutaj jest mega spoiler, kiedy Melissa wstawia do internetu post, który sprawia, że po prostu cały kanał Lily, to wszystko, co ona kreowała przez te wszystkie lata, to wszystko, co udało jej się osiągnąć, się rozsypuje. Melissa udostępnia w internecie post, który sprawia, że Lily traci prawie 2 miliony swoich subskrybentów. To mamy tam przemyślenia Melissy i pierwszą rzeczą, która jej przyszła do głowy, jest: to najlepsza rzecz, jaką zrobiłam w życiu. Autentycznie dokładnie tak takie tam było zdanie. Ponieważ Melissa właśnie przez to, że umieściła ten post, który sprawił, że całe to internetowe życie Lily, to wszystko, na czym ona pracowała, się rozsypało po prostu w proch, to dzięki temu Melissa stała się sławna i ona jest do tego stopnia samolubna, że po prostu się cieszy z tego. Ona się niesamowicie cieszy z tego, że po prostu zniszczyła wszystko, nad czym idolka pracowała przez te wszystkie lata, ponieważ dzięki temu ona stała się popularna, więc naprawdę postać Melissy bardzo mnie irytowała, aczkolwiek uważam, że Melissa była postacią potrzebną w tej książce, ponieważ na podstawie jej po prostu przemyśleń i doświadczeń, które właśnie mamy opisane w tej książce, jesteśmy w stanie wyciągnąć właśnie dużo ważnych życiowych, że tak powiem, lekcji, więc Melissa jest postacią jak najbardziej potrzebną w tej książce, no aczkolwiek, ale tak jak już mówiłam, nie jest to zdecydowanie postać jakaś taka moja ulubiona, zdecydowanie nie jest to postać, którą lubię. Jest to książka naprawdę fajna, polecam dla młodzieży w każdym wieku, ponieważ porusza ona najrozmaitsze problemy związane właśnie z korzystaniem z internetu, najrozmaitsze problemy właśnie zagrożeń płynących z korzystania z internetu. I wiem, że ja tutaj teraz mówię jak po prostu nauczycielka na lekcji o cyberprzemocy, ale po prostu te zagrożenia naprawdę istnieją, one autentycznie są i po prostu ważne jest, aby młodzież zdawała sobie z nich sprawę. I właśnie ta książka pomaga sobie, myślę, młodzieży właśnie dać sobie sprawę z tych zagrożeń, więc jest to książka, którą polecam po prostu dla młodzieży w każdym wieku, a szczególnie dla tych osób, które kiedykolwiek marzyłaby stać się właśnie sławnymi w internecie, aby osiągnąć tą sławę, ponieważ ta książka pomaga także dać sobie sprawę z tego, że sława to nie tylko jest to, że masz miliony fanów, mnóstwo, nie wiem, jakichś tam pieniędzy i właściwie zarabiasz jako youtuber, nie wychodząc z domu, ale to jest też na pewno dużo hejtu, ponieważ nieważne, co zrobisz w internecie, komuś to się zawsze nie spodoba i ktoś zawsze będzie chciał w jakiś taki niezbyt może miły sposób ci o tym powiedzieć. No i to też jest na pewno ogromna presja, jak widzimy na przykładzie Lily, ponieważ Lily ma 3 miliony subskrybentów i nie radzi sobie z tą liczbą. Ona chciałaby zadowolić wszystkich tych ludzi, ale nie wie w jaki sposób. I właśnie ta próba zadowolenia wszystkich w jej przypadku odnosi wręcz odwrotny skutek. Więc jest to książka, którą właśnie, tak jak mówię, polecam dla młodzieży w każdym wieku. Ja ją bardzo, bardzo gorąco dla was polecam. No i to by było już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję. Mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał, a jeśli tak
było, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem, no i zasubskrybuj kanał, nadal jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A jeśli już czytaliście tą książkę, czyli My Secret to Life, autorstwa Charlotte Seeger, to koniecznie piszcie w komentarzu, tak jak zresztą zawsze, co o niej myślicie, bardzo chętnie przeczytam i możemy sobie podyskutować na temat tej książki właśnie w komentarzach. A jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to gorąco was do tego zachęcam, ponieważ jest to książka po prostu cudowna. Tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo polecam. A już się z wami żegnam, zobaczymy w kolejnym odcinku. Pa, pa!